Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj po raz kolejny przegląd polityczny Nowego Ładu, jak co piątek, a moimi i Państwa wspaniałymi gośćmi są Damian Adamus, redaktor naczelny Nowego Ładu. Witaj serdecznie, Damianie. Cześć, panowie, dzień dobry Państwu. I nasz redaktor Adam Szebelak. Witaj, Adamie. Cześć i witam Państwa serdecznie. A porozmawiamy sobie dzisiaj o temacie głośnym w ostatnich tygodniach, czyli wpływach niemieckich na polskich ekologów i nie tylko, szerzej na problemie obcych wpływów na sytuację w Polsce, w chociażby kontekście infrastruktury krytycznej. Jak wiemy, mieliśmy niedawno powódź i bardzo wiele informacji, spekulacji, dyskusji na ten temat się pojawiło. Adamie, ty od lat w zasadzie śledzisz temat niemieckich wpływów w Polsce, również w kontekście organizacji ekologicznych. Jak patrzysz na tę obecną sytuację i szerzej na to zjawisko? Cóż, nie, niemieckie wpływy w Polsce to jest temat rzeka i temat, nad którym powinien siedzieć osobny departament polskiego kontrwywiadu, no bo to jest po prostu dziesiątki organizacji, setki ludzi zaangażowanych bezpośrednio albo pośrednio w realizowanie tych niemieckich wpływów. Nie zawsze świadomie, bo jak w przypadku tutaj organizacji ekologicznych, to jest kwestia uczestniczenia w bardzo wyrafinowanym, skomplikowanym systemie finansowania, tak? Jest na przykład, to za chwilę to postaram się przedstawić bardziej szczegółowo, operując na konkretnych organizacjach, ale jest jakaś koalicja, która walczy o ideę, to się ładnie nazywa rewildingiem, tak? Czyli ponowne takie uczynienie dzikimi pewnych obszarów przyrody. No i ta koalicja ma szczytne cele, bierze pieniądze bezpośrednio od niemieckiego rządu. Powstała dzięki inicjatywie niemieckiego rządu jako inicjatywa transgraniczna i w jej skład po polskiej stronie wchodzą dziesiątki organizacji, dziesiątki ludzi, dziesiątki naukowców, dziesiątki społeczników, dziesiątki samorządowców, z których część ludzi jest na przykład ekspertami w Sejmie, tak? To nie chodzi o to, że jedna z tych organizacji, powiedzmy z Dunajca, dbająca o rzekę Dunajec, jest niemiecką agenturą, czy jakimi mocnymi słowami byśmy tego nie nazwali, ale ta organizacja uczestniczy w tym systemie realizacji niemieckich wpływów w Polsce. Jest pod organizacją parasolową, która bezpośrednio powstała dzięki pieniądzom niemieckiego rządu. I żeby nie być, to człowiek, który gdzieś tam sobie w centralnej i wschodniej Polsce działa w takiej organizacji, prawdopodobnie nie zdaje sobie z tego sprawy, bo no, temat niemieckich wpływów w Polsce, cały ten temat społeczeństwa obywatelskiego, on nie był rozpatrywany w Polsce jako zagrożenie. Dopiero teraz wybuchła dyskusja na ten temat w związku z wypowiedzią jednego z naukowców o tym, że była próba jego werbunku przez BND, przez niemiecki wywiad zagraniczny. I teraz, żeby nie być gołosłownym, w skrócie przedstawię, jak to wygląda na konkretnych przykładach. Jest na przykład partnerstwo międzynarodowe trzech koalicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ono się nazywa Czas na Odrę. To partnerstwo działa na rzecz ochrony rzek, na rzecz ochrony przede wszystkim Odry i jej zlewni. I to są organizacje, to są dziesiątki organizacji, które działają w Czechach, Niemczech i w Polsce. I tak, w Polsce częścią tej koalicji jest Koalicja Ratujmy Rzeki. Za chwilę o niej więcej powiem, ale jak powstała w ogóle ta organizacja? To jest powstała w wyniku projektu Eureni, Eureni to jest projekt niemieckiego Ministerstwa Ochrony Przyrody, Środowiska Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych z 2021 roku. To jest skrót od European Environment, dlatego Eureni. European Environment od pierwszych liter. I od 2022 roku niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska zapewnia dla tego projektu finansowanie w wysokości do 2,5
pół miliona euro, czyli ponad 10 milionów euro, 10 milionów złotych idzie każdego roku na wsparcie organizacji działających w ramach tego projektu Eureni, który jest ukierunkowany na tworzenie przyjaznego tam środowiska w dorzeczu Odry, czyli głównie na terytorium Polski i Czech. No i właśnie, to nie są małe pieniądze, nie? 10 milionów, ponad 10 milionów złotych każdego roku. I w Polsce tych organizacji jest kilkadziesiąt, które wchodzą w skład koalicji Ratujmy Rzeki. I co jest jeszcze ważne, te organizacje współpracują też z koalicjantami ze strony niemieckiej. Po stronie niemieckiej jest to bodajże około 10 organizacji, z których są też organizacje, które czerpią pieniądze od niemieckiego rządu. Nie tylko od niemieckiego rządu oczywiście, ale między innymi. I te organizacje też udzielają grantów, też udzielają wsparcia swoim partnerom po stronie polskiej. Albo po prostu organizują wspólnie wydarzenia za swoje pieniądze. No i w Polsce to jest, ja tak przelecę, bo nie będę oczywiście wszystkich tych organizacji wymieniał, to jest do one są do znalezienia pod adresem ratujmyrzeki.pl. To jest Centrum Ochrony Mokradeł, to jest Fundacja Biznes dla Klimatu, Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Greenpeace Polska, Fundacja Rozwój Tak, Odkrywki Nie, WWF Polska, to są Klub Przyjaciół Dunajca, o którym wspomniałem wcześniej, nie bezpośrednio. To jest Stowarzyszenie 515, Stowarzyszenie Ekologiczne Unia, Stowarzyszenie Przyjaciół Dorzecza Gwdy, Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Kwisy, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy i tak dalej i tym podobne. Tych organizacji jest multum, tak samo jest multum ludzi uczestniczących w tej koalicji, to jest bardzo, bardzo wielu naukowców z uniwersytetów między innymi. Rzuca się w oczy, nie? Tam na przykład Zielona Góra, czyli ogółem zachodnia Polska, Śląsk, Dolny Śląsk i tak dalej. Tak? Tam kierują swoje zainteresowanie tutaj Niemcy. No bo to też naturalne, bo tutaj Odra płynie. Tak? Więc jeżeli co jest istotne, w tym wszystkim? Kilka z tych organizacji możemy odnaleźć między innymi w informacjach na stronie rządowej, w doniesieniach o konsultacjach społecznych prowadzonych w temacie na przykład rzeki Odry, tak? Czyli wiceminister czy minister klimatu konsultuje się ze społeczeństwem w sprawie tego, co zrobić z Odrą, co zrobić z naszą naturą. I kto się wypowiada na ten temat? Wypowiadają się ludzie, którzy czerpią pieniądze bezpośrednio albo pośrednio z Niemiec. I to nie są tylko kwestie uczestniczenia w tym projekcie niemieckiego Ministerstwa Środowiska, ale też grantów takich organizacji jak, żebym tutaj źle nie powiedział, to jest na przykład federalna fundacja. Jest Deutsche Bundesstiftung, przepraszam, Umwelt. No i to jest fundacja, która oferuje dofinansowania dla polskich organizacji. Żeby może nie przeciągać tego wątku, nie wiadomo jak długo. W maju tego roku Czas na Odrę zorganizowało na przykład konferencję Perspektywy renaturyzacji w Międzynarodowym Dorzeczu Odry. Partnerem była Komisja Europejska, partnerem merytorycznym polskie IMGW i cała ta konferencja, która miała miejsce we Wrocławiu, była oficjalnie współfinansowana przez niemiecki rząd, przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. W 2021 roku podpisano deklarację, momencik, przywołam ją dokładnie, wspólną deklarację wzywającą Polskę, Niemcy, Komisję Europejską, Bank Rozwoju, Radę Europy i Bank Światowy do zaprzestania określania rozbudowy Odry realizowanej w interesie ekonomicznym jako ochronę przeciwpowodziową. I tutaj tak naprawdę w tej deklaracji jest cała taka lista
organizacji ze sobą powiązanych, organizacji zaangażowanych w ten temat, z których duża część po prostu jest bezpośrednio albo pośrednio finansowana przez niemiecki rząd. I to są organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe z Polski. Część z tych organizacji pozarządowych z Polski doradza polskiemu rządowi. Na przykład Stowarzyszenie 515, tak mi się rzuca pierwsze w oczy. Jest cały szereg organizacji pozarządowych z Niemiec. Cała lista naukowców, no i na przykład tą listę zasilili z Polski, już nie będę operował nazwiskami, ale po prostu skąd, z których ośrodków naukowych naukowcy to podpisali swoim nazwiskiem. Uniwersytet Zielonej Góry, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Wrocławski. Dalej, kolejny Uniwersytet Wrocławski. I to wszystko z wydziałów tam nauk biologicznych, na przykład. Wrocław, oczywiście tam niemieckie miasta, Wrocław. No i to jest to Wrocław, Szczecin. Wszystko tam naukowcy z okolic właśnie, z regionów, gdzie przepływa Odra. Organizacje turystyczne. Politycy europarlamentarzyści, politycy z Polski. Jeżeli spojrzymy na polskich parlamentarzystów, no to są głównie politycy związani z partią Zieloni. Partia Zieloni to była partia, której powstanie było wprost inicjowane przez partnerów z Niemiec w latach 2000. To nie jest żadna też teoria spiskowa. No i tak to wygląda. Może jeszcze dodam do tego całego tematu o kolejnej ciekawej organizacyjce. To już naprawdę w skrócie. Delta Odry. To tak się nazywa ta organizacja. I ona jest częścią sieci ogólnoeuropejskiej, która urzeczywistnia ideę rewildingu, o której wspomniałem wcześniej. Organizacja powstała w 2019 roku, siedzibę ma w Niemczech i ujawniło się jako owoc współpracy szeregu organizacji z Niemiec i Polski. I ta organizacja, przedstawiciele tej organizacji, na przykład pan Artur Furdyna, jest ekspertem przy grupie sejmowej do spraw renaturyzacji Odry. Jonathan Rauchut, kolejny członek zespołu, opracował strategię przeciwko polsko-niemieckiej rozbudowie Odry w latach 16-19. I tak dalej, i tym podobne. To jest cały szereg bardzo, bardzo ciekawych osób. No i co? I może o tym na zakończenie już. O tym spotkaniu konsultacyjnym Polskiego Ministerstwa Środowiska z partnerami społecznymi. Kto tam uczestniczył? WWF Polska, Greenpeace, Frank Bold, Green Mind, Fundacja Rozwój Tak, Odkrywki Nie, Fundacja Zdrowa Rzeka, Stowarzyszenie 515, EkoUnia, Fundacja EkoRozwoju. Czyli widzimy, że to są organizacje, które wcześniej przewinęły się na tej liście tych koalicji różnych, które uczestniczą w tych koalicjach finansowanych wprost z pieniędzy niemieckich. I może tyle, jeżeli będzie potrzeba, to jeszcze to oczywiście pogłębimy. Tak, nie wątpimy o tym, że tutaj byłbyś w stanie to jeszcze pogłębić. Na pewno będziemy jeszcze pogłębiać. To jest całkiem zabawne, jak to opisujesz, ponieważ widzimy tutaj, jak mamy w gruncie rzeczy, wydaje się, kreowanie takiego przekonania, że tutaj właśnie są partnerzy społeczni, którzy się czegoś domagają, gdzie w praktyce jest to po prostu przekładanie przez jakby te same ośrodki z kieszeni do kieszeni, tak? Trochę tak jakby Damian został ministrem i zaprosił mnie i ciebie jako partnerów społecznych, żeby uzasadnić jakąś decyzję. No, wydaje się rzeczywiście, że jest to poważne zagrożenie, bo mówimy tutaj przecież o powodzi, o zjawisku, które przez które mamy śmierć iluś ludzi, nie wiemy jeszcze ilu, to też jest, wydaje się, ukrywane. Mamy oczywiście gigantyczne straty
straty materialne, które dotknęły tysiące ludzi. Zanim oddam głos Damianowi, chciałem jeszcze serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu. To dzięki Wam, naszym wspaniałym darczyńcom, jesteśmy w stanie przygotowywać tego typu materiały, jesteśmy w stanie poświęcać nasz czas, żeby opracowywać najważniejsze zjawiska, wydarzenia w Polsce i na świecie z perspektywy polskiego interesu narodowego. Nie boimy się pisać również o wpływach znacznie potężniejszych i silniejszych od nas organizacji na polskie życie publiczne. Chcemy, żeby Polska mogła się rozwijać, żeby Polska była niepodległa, żeby Polska miała jak najlepszą przyszłość i nie będziemy tutaj bali się żadnego tabu. Jeżeli chcecie, żebyśmy mogli się dalej rozwijać i budować rzetelny, patriotyczny, merytoryczny ośrodek debaty i ośrodek analityczny, to zachęcam serdecznie do wsparcia naszej pracy poprzez wejście na naszą stronę nlat.pl/wspieram lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. Damianie, jak ty patrzysz na to zjawisko, o którym dzisiaj rozmawiamy? No tak, myślę, że dużym problemem jest to, że wraz ze zmianą władzy ci ludzie, przedstawiciele tych środowisk uzyskali realny wpływ na decyzje polityczne. Okej, no nie mówię, że wcześniej już go nie mieli. Widzimy to chociażby, jak były protesty wokół budowy zbiorników retencyjnych, tak, tam gdzie w tych okolicach, które dotknęła powódź, tam widzieliśmy, że po prostu one były w dużej mierze właśnie też napędzane przez te organizacje ekologiczne. Natomiast teraz, tak jak wspomniał Adam, no, mamy zapraszane te organizacje na różne konsultacje. Pani wiceminister Zielińska z Partii Zielonych, tak, no też moim zdaniem reprezentuje pewne ideologiczne podejście do ekologii, a nie jakieś takie racjonalne, skupione na rozwoju Polski przy poszanowaniu jakby środowiska naturalnego, tak? I uważam, że właśnie ta kwestia tego, że ci ludzie, którzy tak skrajnie ideologicznie podchodzą do różnych tematów związanych z ochroną przyrody, uzyskali większe przełożenie na decyzje polityczne, no to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I widzimy tu pewną synergię działań z jednej strony środowiska ekologiczne, te organizacje pozarządowe finansowane z zagranicy, z drugiej strony też różne przedstawiciele różnych organizacji czy partii politycznych angażują się w te spory. Ja pochodzę z Pomorza Zachodniego i mam, że tak powiem, na radarze różne inwestycje infrastrukturalne, które były realizowane i są i będą na Pomorzu Zachodnim, będą lub nie będą, no to właśnie tutaj te wpływy zagranicznych ośrodków rzutują na to, na te różne opóźnienia. Terminal LNG w Świnoujściu, jak był budowany, oczywiście też miał duże opóźnienia, między innymi przez sprzeciw różnych środowisk około ekologicznych. Mamy teraz kwestię terminala kontenerowego w Świnoujściu, gdzie ta presja lobby zarówno niemieckich polityków, jak i organizacji pozarządowych jest bardzo silna. Właśnie Hanna Neumann z Partii Zielonych czy Jutta Węger, zasiadająca w parlamencie Mecklenburgii Pomorza Przedniego, złożyli między innymi petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie tutaj zagrożenia ekologicznego, środowiskowego, jaki ma nieść ten terminal. Nie tylko jakby, nie tylko działali oni w porozumienie z taką organizacją, no powiem tą nazwę, pewnie się zaśmiejecie, która wywołuje pewną konsternację, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia historyczne, mianowicie jest to Bürgerinitiative Lebensraum für Pommern. Inicjatywa obywatelska na rzecz przestrzeni życiowej na Pomorzu Zachodnim. Tak mi to Google Translator przetłumaczył. Myślę, że używanie organizacji z słowem Lebensraum w stosunku do Polski, no jest już samo w sobie dość dużym nietaktem. No i właśnie tacy ekolodzy tutaj, organizacje składają różne petycje do Parlamentu Europejskiego, tworzą pewne różne analizy, ekspertyzy, które często nie mają w ogóle podstaw naukowych, podstaw merytorycznych. Pani Aleksandra Fedorska tutaj bardzo dobrze śledzi zamieszanie wokół tego terminala w Świnoujściu i lobbystów niemieckich, którzy czasami sami przyznają, że po prostu te ekspertyzy mają charakter tendencyjny i nie naukowy, lecz polityczny.
gdzie nie uwzględnia się żadnych danych, tylko jakieś luźne prognozy, tak? Czyli tworzy się podkładki teoretycznie merytoryczne, natomiast mało kto jest w stanie ocenić, tak? Nie ma na tyle specjalistyczną wiedzę, żeby dojść, że taka dana analiza nie ma podstaw merytorycznych, tylko jest po prostu pisana na pewne zlecenie polityczne. Także mamy tutaj zorganizowane mechanizmy blokowania pewnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Mieliśmy teraz kwestię odrzańskiej drogi wodnej i tego, żeby po prostu z Odry zrobić tą drogę wodną, żeby ona była spławna, żeby można było ją wykorzystywać do transportu towarowego, żeby tutaj była taka oś transportowa na zachodzie Polski. Tereny rolnicze, tak, jak wiemy, przy tych właśnie kwestiach zboża czy innych produktów rolnych, kwestia ceny transportu jest bardzo ważna, a transport rzeczny śródlądowy jest najtańszy. Umożliwienie jakby dostarczenia do portów tego zboża i eksportu płodów rolnych drogą rzeczną wpływałoby bardzo pozytywnie na konkurencyjność naszych płodów rolnych na rynkach światowych, no i dałoby więcej środków, więcej kapitału, więcej zysków naszym rolnikom, no i chociażby w kwestii Odry, tak? Mamy teraz pomysł, który bardzo szybko przyspiesza stworzenia na obszarze Dolnej Odry Parku Narodowego, co po prostu zablokuje różne inwestycje, będzie pretekstem do tego, żebyśmy tutaj żadnych prac związanych z regulacją Odry nie prowadzili, żebyśmy tak naprawdę na stałe wyłączyli z obiektu rozważań politycznych Odrę jako oś transportową, Odrę jako drogę transportową. No tutaj właśnie te środowiska dążą do tego, żeby była to jedynie, żebyśmy mieli tam ładne ptaszki, pływali sobie kajaczkami, natomiast żeby nie było to czynnikiem budowania polskiej konkurencyjności. Tak samo jeżeli chodzi o Świnoujście, jeżeli sobie spojrzymy na statystyki przeładunków w portach morskich, w niemieckich portach one albo stoją, albo spadają, polskie porty dynamicznie się rozwijają, kolejna lokalizacja tutaj właśnie w Świnoujściu to kolejne przyciąganie ładunków prawdopodobnie z portów niemieckich, nie tylko, ale również, także jest to w oczywistym interesie, żebyśmy po prostu z perspektywy Niemiec, żebyśmy tego nie wybudowali albo wybudowali to jak najpóźniej. Także zero złudzeń, tak? Zero złudzeń te organizacje. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowego ratowania przyrody, nie ma darmowego przekazywania grubych milionów na organizacji pozarządowych. Jeżeli ktoś myśli, że państwa działają w interesie uniwersalistycznym, ochrony planety, przyrody i tak dalej, to radzę kubeł zimnej wody na głowę i po prostu spojrzenie na to realistycznie, po prostu jest to, ci ekolodzy, te organizacje są po prostu narzędziem realizacji niemieckiej polityki. Łatwiej jest powiedzieć o tym, że trzeba ratować rzeki, trzeba ratować rybki, trzeba ratować ptaszki, niż powiedzieć z perspektywy Niemiec, nie róbcie tego, bo zabieracie nam zyski, zabieracie nam konkurencyjność, więc zero złudzeń co do tego, ale też ukłony dla Niemiec pod względem takim, jak dobrze to robią, jaki zaawansowany i taki, można powiedzieć, niebezpośredni sposób bronią swoich interesów, wykorzystując do tego aktorów trzecich, po prostu też często zideologizowane jednostki, które są podatne na różne manipulacje, które po prostu szczerze wierzą w to, że ratują świat, ratują planetę, ratują Odrę, a nie realizują po prostu interesy obcych ośrodków siły, obcych państw. Więc takie małe podsumowanie ode mnie. Kacper, twoja kolej. No ja myślę, że to jest zawsze ciekawe, jak to się przeplata, prawda? Jak takie właśnie zideologizowane jednostki są wykorzystywane przez państwa, to oczywiście wielokrotnie mieliśmy w historii, chociażby Związek Sowiecki przez dekady zideologizowane jednostki na Zachodzie wykorzystywał w ramach swojej agentury wpływu i pewnie do dzisiaj tak działa Rosja, tylko właśnie jesteśmy często ślepi na to, że Rosja nie jest jedynym krajem, który tego typu działania prowadzi również w Polsce i to jest zawsze ciekawe, jak to się przeplata, bo ideologia może być też takim narzędziem legitymizacji dominacji państwa w danym regionie,
czy w ogóle jego pozycji. Myślę, że z perspektywy Niemiec to niesienie tutaj Polsce pozytywnej, zielonej transformacji może być często taką narracją, która pozwala bardzo dobrze się ze sobą poczuć, która pozwala uzasadniać realizację swoich interesów. Jeżeli się zbiega taka ideologiczna narracja z konkretnymi, namacalnymi interesami, no to tym lepiej, prawda? Natomiast ciekawe będzie, bo tutaj już panowie przytoczyliście bardzo wiele konkretnych przykładów o niemieckich wpływach w ogóle, nie tylko w tym obszarze, już żeśmy wielokrotnie mówili na naszym kanale czy na naszym portalu, żeśmy też pisali. Na ile to się przebije, bo wydaje mi się, że narracja dominująca dzisiaj jest taka, że w gruncie rzeczy nie aż tak dużo się wydarzyło i że w gruncie rzeczy to problem jest taki, że ekologów słuchano za mało, bo gdyby ich słuchano więcej, to wtedy by nie było powodzi, bo wtedy bylibyśmy bezpieczni, przeprowadzono by już do końca całość zielonej transformacji i wtedy nie byłoby tego rodzaju zjawisk. Więc wydaje mi się, że tutaj takie przekonanie, które się pojawiło na dużej części prawicy, że ta powódź zatopi rządzących albo że doprowadzi właśnie do takiego obnażenia tych wpływów zewnętrznych i w związku z tym społeczeństwo czy rządzący odwrócą się od tego dotychczasowego kierunku, wydaje mi się przestrzelone. Moim zdaniem należy się spodziewać raczej teraz kontrofensywy tych wszystkich środowisk i tych grup interesu, które bynajmniej nie zamierzają zrezygnować z realizacji swoich wpływów, swoich interesów, tylko przeciwnie, będą mówić, że to, że doszło do tych tragedii ludzkich, to właśnie pokazuje, że grupy ekologiczne powinny być bardziej słuchane. Więc moim zdaniem tutaj trzeba wyraźnie i zdecydowanie o tych wpływach mówić, tym bardziej przy zasłonie medialnej, którą po prostu tego typu środowiska mogą się, na które mogą liczyć, która też no, trudno jej nie wiązać z faktem, że duża część mediów w Polsce po prostu też jest w rękach kapitału niemieckiego i wiara w to, że te media będą w sposób, będą chętnie zajmować się tym tematem. No i albo że w ogóle będą go podejmować na poważnie, no wydaje mi się, że no byłaby bardzo naiwna. Więc należy się moim zdaniem spodziewać tego, że to będzie problem, którym będziemy walczyć przez kolejne lata i dekady. I bardzo ważne jest to, żeby mówić o tym w sposób rzetelny, merytoryczny, ponieważ każdy, kto powie o tych wpływach, będzie od razu wpisywany na listę agentów, wariatów, szurów i tak dalej. Adamie, jak twoim zdaniem z perspektywy twoich wieloletnich doświadczeń należy mówić o tych niemieckich wpływach, na jakie twoim zdaniem przykłady należy najlepiej pokazywać, żeby rzeczywiście pokazywać polskiemu społeczeństwu, że to nie są problemy wydumane? Cóż, Niemcy inwestują bardzo dużo w kapitał ludzki w Polsce i to, o czym powiedziałeś, to, że człowiek, który o tym powie, będzie zaraz tam na różne sposoby obrażany czy spychany na margines, to też jest pochodna tego, że rynek medialny nie tyle jest w dużej części niemiecki, ale niemiecki wywiad inwestuje bardzo duże pieniądze w kupowanie dziennikarzy. I to jest w Polsce chyba jeszcze ten temat nigdy nie wypłynął, ale w innych krajach, no w całej Europie BND kupuje dziennikarzy. Kilka lat temu rząd niemiecki federalny został zmuszony do tego, żeby ujawnić, ile wydawał na właśnie różne szkolenia, konferencje i tak dalej skierowane do dziennikarzy. Czyli po prostu no, na korupcję w ich stronę, ale no i ujawnił to. To były miliony euro na przestrzeni kilku lat zainwestowane, ale kategorycznie odmówiono ujawnienia tego, ile wywiad inwestuje właśnie w te tematy. I to jest też fascynujące, jak powiązania tych wszystkich grup zideologizowanych od radykalnych antyfaszystów po grupy proimigranckie, one są, prowadzą do Niemiec po prostu, tak? Czy osobowo, czy
kapitałowo czy organizacyjnie, no wszędzie jest źródło w Niemczech. Jeżeli poczytamy raporty niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji, na marginesie polecam, bo to jest fascynująca lektura i ujawnia nam, jaką skalę zagrożeń od islamistycznych po neonazistowskich doświadczają nasi zachodni sąsiedzi, w jakim my spokojnym kraju żyjemy. Ale jak się tam to przeczyta, się przeczyta fragment o antyfaszystach, o tych grupach, które w Niemczech powodują coroczne straty swoimi radykalnymi akcjami i dewastacją mienia na wiele, wiele milionów euro. To nawet zostało wyliczone w jednym z raportów, który czytałem. No to jest tam napisane o powiązaniach polskich antyfaszystów, na przykład z rozbratu w Poznaniu, z tymi antyfaszystami w Niemczech. To oczywiście jest środowisko w pewnej części kierowane, infiltrowane przez, czy ukierunkowywane przez niemiecki kontrwywiad, bo no trudno mieć jakąś radykalną grupę na terenie swojego kraju, nad którą nie sprawuje się kontroli. Tak więc ci antyfaszyści, którzy później przyjeżdżali w przeszłości na Marsz Niepodległości, żeby pomagać pacyfikować tą manifestację, no to są... Adam, ta twoja... Nie żadne pacyfikowanie, tylko atakowanie ludzi, nie żadni antyfaszyści, tylko skrajna terrorystyczna, niemalże lewica. No tak właśnie, tu wspomniałeś o tym, jak wpadali na Marsz Niepodległości. Warto pamiętać, kto im udzielił schronienia, tak? Udzieliła im schronienia krytyka polityczna, do ich lokalu się schowali, a krytyka polityczna też dostaje duże pieniążki z Niemiec, z Fundacji Róży Luksemburg, między innymi to jest fundacja polityczna Die Linke, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Die Linke. I z fundacji Friedricha Eberta, socjaldemokracji też. No i w ich siedzibie wtedy policja znalazła kastety, broń i tak dalej. Tak, także no tutaj też widzimy po prostu to, że te środowiska mają jakąś międzynarodówkę i też próbują po prostu tutaj przyjeżdżać i swoje poprane porządki wprowadzać, tak? Także tu widzimy, że międzynarodówka antynarodowa dalej jest bardzo aktywna, środowiska lewicowe w Polsce tutaj są bardzo w tym po prostu wiodą prym. Więc to się nie skończyło i też miejmy na to nastawiony radar. Adam, oddaję ci głos, tylko chciałem taką replikę delikatną wprowadzić. Bardzo słusznie. Ta międzynarodówka, o której wspomniałeś, ona też jest na wszystkich poziomach, bo czy tutaj ta walka o przyrodę z centrum w Niemczech, o której wcześniej mówiliśmy, czy ta walka antyfaszystowska, czy walka o tak zwane otwarte granice, tam to wszędzie to są międzynarodówki, gdzie organizacje działają praktycznie w całej Europie, tak? Niemcy po co mają wysyłać swoich funkcjonariuszy wywiadu, jeżeli mogą po prostu wysłać organizację pozarządową, która realizuje przecież szczytne społeczne cele, a że jest finansowana jawnie, niejawnie z funduszy niemieckiego rządu czy niemieckiego wywiadu, no to jest inna sprawa. No i tutaj w Polsce częścią takiej międzynarodówki jest jedna z organizacji proimigranckich, o której zresztą za jakiś czas na Nowym Ładzie ukaże się artykuł, Fundacja Ocalenie, bo jak ją troszkę tam prześwietliłem, no to wyszło, że jeden z jej programów, Refugees Welcome Polska, jest częścią międzynarodowej sieci Refugees Welcome, która jest subprojektem niemieckiego stowarzyszenia Mensch z siedzibą w Berlinie, które jest finansowane między innymi przez komisarzy rządu federalnego do spraw migracji, uchodźców i integracji oraz do spraw przeciwdziałania rasizmowi. I teraz, co ważne i na co pragnę zwrócić uwagę, a także ze środków postkodę loterię. Te postkodę loterię jest bardzo ciekawe, bo to jest międzynarodowa firma o celach społecznych, tutaj cytat, jest międzynarodowa firma o celach społecznych łącząca biznes z ideałami. I ona prowadzi loterie charytatywne na całym świecie, aby zebrać jak najwięcej funduszy na inicjatywy działające na rzecz lepszego społeczeństwa. I ta postkoda loterię finansowała na przykład
działania na rzecz rewildingu Odry. Jednej z tych organizacji, o których tam mówiliśmy wcześniej, przeznaczyła na to bodajże 1 000 000 euro zebrane z tych loterii charytatywnych. I co jest ciekawe, to nie jest jakaś tam firma, która po prostu stwierdziła, że chce sobie inwestować w lepsze społeczeństwo, ale jej radą programową nad kierunkiem obranym przez nią czuwa tak zwana, znaczy radą doradczą, o, która czuwa nad kierunkiem obranym przez firmę. W ten sposób czuwa niemiecki establishment. Nie? Na przykład przewodniczącą tej rady jest Rita Süssmuth, czyli niemiecka polityk z CDU, która była w latach 1988-1998 przewodniczącą niemieckiego Bundestagu. A od 1985 do 1988 federalnym ministrem do spraw rodziny, kobiet, młodzieży i zdrowia. I każda osoba tam zasiadająca, czy to zastępca, czy tam zwykły członek, to są byli albo aktywni politycy z CDU, z FDP, to jest członek zarządu Deutsche Welle, to jest ciekawe w ogóle, Esra Kucuk, ekspertka do spraw imigracji i integracji, inicjator programu edukacyjnego Konferencja Młodego Islamu. I tak dalej, i tym podobne. Chodzi mi o to, że to jest sposób... bardzo taki wyrafinowany sposób finansowania swoich interesów państwowych, nie? Ale mamy firmę, która prowadzi charytatywne loterie w iluś tam krajach, zbiera na to bardzo duże pieniądze, robi coś fajnego, prywatni ludzie przekazują jej pieniądze na te cele charytatywne, no i później ta firma przekazuje datki organizacjom, które realizują cele otwartego społeczeństwa, które są tam zgodne z celami niemieckiego rządu. No i to jest jeden z tych wielu, wielu sposobów finansowania, który jest wdrażany między innymi w naszym kraju, tak? 1 000 000 euro, czyli tam 4,5 miliona złotych, przeznaczonych na rewilding Odry, no to nie są małe pieniądze. Za 4,5 miliona złotych naprawdę można rozwinąć bardzo konkretną działalność lobbyingową. A jeżeli połączymy to z tymi pieniędzmi, które płynęły bezpośrednio z niemieckiego Ministerstwa Środowiska, z pieniędzmi z funduszy europejskich, od firm prywatnych datkami, z fundacji, które dostają pieniądze z niemieckiego rządu, ale też przeznaczają pieniądze na finansowanie dalszych organizacji. Są naprawdę sam temat Odry, nie wiem, bo nie sprawdziłem, tego dokładnie nie policzyłem, ale jeżeli miałbym spekulować, to są dziesiątki milionów złotych zainwestowanych w to, żeby zatrzymać jakikolwiek rozwój, polski rozwój na terenie tej rzeki, nie? A to jest tylko jedna inicjatywa. To jest jedna inicjatywa, takich inicjatyw jest... znacznie, znacznie więcej. Tutaj były podchody, żeby zatrzymać elektrownię jądrową, też na bazie ekologicznej, gdzie ekolodzy mówili, że woda zrzucana z elektrowni jądrowej będzie podnosiła temperaturę Bałtyku, co będzie zagrażało ekosystemom. To nie przeszło, bo byłoby chyba za grube, ale kto wie, czy nie przejdzie jakoś tam w najbliższych latach, nie? Tak samo retencja w Wielkopolsce miała być zatrzymywana, właśnie pod różnymi pretekstami ekologicznymi, związanymi też tam, to była retencja związana z energetyką jądrową. No widzimy, to jest bardzo wyrafinowany system, nie? Tego pseudospołeczeństwa obywatelskiego. Tak, ja chciałem jeszcze zauważyć, żebyśmy też tam nie popadli w takie blame Germany zbyt mocne, bo w kwestii Odry oczywiście, że te organizacje są aktywne i tutaj szkodzą, natomiast my przez dziesiątki lat po prostu nic z tą Odrą nie robiliśmy, tak? I jakby jej stan techniczny różnych urządzeń hydrologicznych i tak dalej, no po prostu jest katastrofalny w dużej mierze przez to, że sami to zaniedbaliśmy w czasach PRL-u, no i późniejszych w czasach III RP, więc też nie chciałbym, żeby nasi widzowie tutaj wyszli po odsłuchaniu tego materiału z takim przeświadczeniem, że to Niemcy tylko blokują, a my chcemy tutaj wszystko zrobić. No nie, my przez dziesiątki lat po prostu zaniedbywaliśmy te kwestie, więc też miejmy taką też świadomość, że
Wpływy niemieckie to jedno, ale nasze zaniedbania i nasze słabości instytucjonalne to druga kwestia, nie mniej ważna niż te wpływy po prostu i blokowanie pewnych inwestycji. Adam, chciałeś coś dodać? Tak, bo nie da się prowadzić działań wywiadowczych w dziedzinie wywierania wpływu, jeżeli nie ma odpowiedniej bazy społecznej czy politycznej w miejscu, gdzie się prowadzi takie działania. Tak więc jeżeli w Polsce by nie było odpowiednich warunków do tego, żeby chociażby promować blokowanie tych inwestycji na Odrze, to Niemcy zamiast kilkudziesięciu milionów złotych musieliby wydawać setki milionów, tak, żeby kupować jeszcze więcej ludzi i tak dalej. Ale jeżeli Polacy nie traktują poważnie swojego państwa, nie traktują poważnie naszych polskich instytucji, no to jest bardzo wdzięczna baza do tego, żeby po prostu ukierunkowywać pewne działania, nie budować je, nie inspirować także, że tworzymy je od zera, tylko po prostu ukierunkowywać. Chociaż Niemcy też działają w tej perspektywie kilkudziesięciu lat, czego jest przykładem inwestycje chociażby w takie partii jak Zieloni, jak Kongres Liberalno-Demokratyczny, jak to wsparcie fundacji politycznych niemieckich dla różnych inicjatyw w Polsce, albo dla środowiska Adriana Zandberga, młodych socjalistów, tak? To przecież też było środowisko, które bez finansowania z Niemiec by długo nie przetrwało i samo to przyznaje. I tak dalej, nie? Więc Niemcy też myślą w tej dłuższej perspektywie, ale no... Polska to w tej chwili jest niestety kraj trochę z kartonu i to łatwo jest wykorzystać. Tak, jak najbardziej. No, tą kartonowość, fasadowość, brak dojrzałości naszego państwa, no właśnie pokazuje stan debaty publicznej w Polsce. No spójrzmy sobie, jak Kacper wspomniał, udział kapitału zagranicznego w mediach. Sfera de facto pozarządowa jest zdominowana przez zagraniczne pieniądze. Jeżeli sobie porównamy różne fundusze, które przeznacza państwo polskie, różne dotacje celowe, granty wychodzące ze strony rządowej polskiej, a to ile milionów euro, milionów zagranicznej gotówki wpływa na polski rynek organizacji pozarządowych, no ja myślę, że to jest proporcja 1 do 30, może 1 do 50 nawet, tak? No po prostu mówiliśmy tutaj o tych kwotach, 10 milionów, no jaki NGO, nie ma nawet w Polsce takiego grantu chyba rządowego, żeby dostać na coś 10 milionów, tak? Na rok, no tutaj jakby Narodowy Instytut Wolności, wokół którego też były różne kontrowersje, tak? No mówiono o tych programach rozwoju organizacji pozarządowych, tam te kwoty nie przekraczały nigdy miliona nawet złotych i to były rozłożone na 3-4 lata, tak? No my tutaj mamy do czynienia z potężną gotówką, z potężnym finansowaniem organizacji pozarządowych, ale również naukowców na uniwersytetach, różnych odczytów, seminariów, raportów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No de facto polska debata publiczna to są debaty, rozmowy, dyskusje w dużej mierze na zagraniczne zamówienie, za zagraniczne pieniądze, tylko że prowadzone w języku polskim. No oczywiście, że różni mocodawcy i dysponenci tego kapitału, którzy tutaj pompują go, mają określone interesy i pompują ten kapitał właśnie w celu realizacji swoich interesów, w celu urabiania opinii publicznej, w celu przekupywania różnych opiniotwórczych mediów, czy dziennikarzy, czy osób, tak żeby po prostu no, de facto w miękki sposób korumpować ich i uzależniać finansowo, tak żeby nie i różne działania tych instytucji, tych ośrodków nie spotykały się z krytyką, no bo jak wiemy, dość ciężko gryźć rękę, która nas karmi, kolokwialnie mówiąc, więc tutaj powinniśmy się zastanowić, na ile my mamy, powinniśmy zawalczyć o pewną niepodległość i suwerenność myślenia, niepodległość i suwerenność polskiej debaty, ponieważ to wpływa na nasz kraj, tak? Spójrzmy sobie na debatę na temat Unii Europejskiej w Polsce. No przecież to jest w dużej mierze powtarzanie jakichś płytkich frazesów o tym, że wszyscy powinniśmy się kochać, że jedność europejska, że Europa powinna się integrować, ponieważ no tutaj trzeba realizować europejskie interesy, państwa narodowe to jest przeszłość, my tutaj mamy nowy typ tożsamości europejskiej i tak dalej, jakby przedstawia się Unię Europejską jako
kółko, w którym wszyscy tańczą i się kochają i się przytulają, gdzie po prostu instytucje europejskie są niezależnym arbitrem w starciu pomiędzy państwami i one strzegą tej europejskiej praworządności i tego, żeby każdy miał równe prawa, a nikt praktycznie nie mówi o tym, że no po prostu Unia Europejska to jest starcie, arena starcia brutalnych narodowych interesów, o tym, że prawodawstwo unijne to jest po prostu w dużej mierze lobbingowe ograniczanie konkurencyjności poszczególnych państw, realizowanie interesów państw najsilniejszych i tak dalej, i tak dalej. To właśnie to zdominowanie przez kapitał zewnętrzny, przez zewnętrzne finansowanie polskiej debaty, no powoduje, że my po prostu nie potrafimy o sobie dyskutować realnie, o sobie i o środowisku międzynarodowym, o naszych interesach, tylko po prostu jest to skrajnie skrzywione przez tą ekspansję zewnętrznych wpływów i gotówki. Myślę, że temat jest nie do wyczerpania wpływów zagranicznych w Polsce. Będziemy do niego wracać w kolejnych rozmowach. Tym bardziej, że no, tak jak już to ustaliliśmy, niestety temat nie zniknie, zagrożenie przede wszystkim nie zniknie dla Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj Damian Adamus i Adam Szebelak. Dziękuję serdecznie panowie za wasz czas. Dzięki. I zachęcam do subskrypcji Nowego Ładu, ponieważ zbliżamy się do 100 tysięcy subskrybentów. Każda subskrypcja pomaga nam docierać do kolejnych setek tysięcy odbiorców, ponieważ no, bardzo wiele ludzi ogląda nie subskrybując, więc jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, zasubskrybujcie, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie budować właśnie przestrzeń takiej niezależnej, ambitnej debaty, która nie boi się mówić o różnych zewnętrznych wpływach. Jesteśmy w stanie też budować młody, niezależny, patriotyczny ośrodek debaty i analityki najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie. Serdecznie zachęcamy do wsparcia i do subskrypcji naszego kanału, jak również do komentowania, podawania dalej, udostępniania swoim bliskim i znajomym. Na dziś to wszystko. Kacper Kita. Do usłyszenia.